W Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu odbyła się właśnie konferencja poświęcona zaprezentowaniu szczegółów związanych z programem 14. edycji zimowego przeglądu filmowego Koksownik. Po rocznej przerwie, wiadomo, z oczywistych względów nie było Koksownika rok temu. Dziś wznawiamy ten przegląd filmów politycznie zaangażowanych, społecznie zaangażowanych. Dystrybutorzy wstrzymywali filmy, stąd w tym roku ponad 15 filmów, około 20 filmów z tego tematu i myślę, że bardzo interesujących. W trakcie trwania Koksownika będzie można zobaczyć filmy w swoich pokazach przedpremierowych, jak również wiele głośnych i nagrodzonych dotychczas produkcji, m.in. Berlin Alexanderplatz, Aida czy 438 dni. Jak podkreśla Leszek Sikora, specjalista do spraw kinematografii w elektrowni, tegoroczny repertuar charakteryzować będzie przede wszystkim głęboka wrażliwość na kwestie społeczne. Filmy te prezentują w swojej treści, w swojej wymowie, w swojej fabule sprawy wolnościowe, sprawy społeczne. Te filmy właśnie o tym mówią i jest to ciekawy sposób widzenia tych tragedii ludzkich, które były, które są i odpukać, żeby ich nie było w przyszłości. Artyści całkiem inaczej spoglądają na te konflikty niż politycy lewej czy prawej strony. To jest zupełnie inne spojrzenie. 14. edycja spotkań z kinem zaangażowanym potrwa 10 dni, a podczas niej będziemy mogli zobaczyć 17 starannie wyselekcjonowanych tytułów. Repertuar Koksownika możemy znaleźć na stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.